Krzysztof Kunar, TVTN Polska. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, świadek życia i świętości Jana Pawła II. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie powstał. Księże arcybiskupie, 5 lat temu Jan Paweł II został ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego. Co sobie wówczas, w tych dniach, ksiądz arcybiskup, jako bliski współpracownik przez wiele lat świętego Jana Pawła II, co sobie ksiądz arcybiskup myślał wtedy? Nie było to takie dla mnie proste, ponieważ święci zawsze dla mnie byli to ci święci, jak święty Franciszek, święty Antoni, z historii, z przeszłości. Tutaj jednak ten święty Jan Paweł II jeszcze był w mojej takiej pamięci jak żywy człowiek, z którym przez tyle lat byłem jako sekretarz, jako jego drugi sekretarz, z którym przebywałem na co dzień. Nigdy nie myślało się o jakimś szybkim odejściu świętego Ojca Świętego Jana Pawła II. Nigdy nie myślałem też, że będzie szybko beatyfikacja czy kanonizacja. I od razu jakoś przejść z tych wspomnień, z tej pamięci, tych obrazów, które miałem na co dzień z życia Jana Pawła II, w tą drugą rzeczywistość, prawda? Bo od razu przenosimy się do nieba. Święci to są ci, którzy są w innej rzeczywistości, są w niebie. I jednak może bardziej w mojej wyobraźni i pamięci pozostawał ten Jan Paweł II, tutaj żyjący na ziemi jako papież naszych czasów, działający każdego dnia, przyjmujący kapłanów, przyjmujący biskupów, głowy państw i modlący się, celebrujący msze święte, przebywający, odbywający audiencje środowe. Ale właśnie powoli ta świadomość, że jednak on odszedł i tutaj, że jest już teraz ogłoszony świętym, że już jest dla nas faktycznie tym świętym, który oręduje za nami, który się wstawia, do którego możemy się modlić i którego prosić właśnie o potrzebne łaski, o opiekę już jako świętego. Ale kim on był dla księdza? Blisko współpracowaliście ze sobą. Czy tutaj pasuje słowo ojciec, głowa państwa, szef? Które słowo najbardziej oddaje tą rzeczywistość? Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Wiemy, że był właśnie głową kościoła, głową państwa. Był też, można powiedzieć, właśnie takim przełożonym, ale przede wszystkim był takim człowiekiem bardzo prostym, bardzo zwyczajnym, do którego szło się z takim wielkim spokojem, nigdy z jakimś lękiem, strachem, może coś niedopilnowane, może coś nie najlepiej przygotowane. Ojciec Święty nigdy nie sprawiał wrażenia, że nie okazał, że jest niezadowolony, że coś nie na czas żeśmy przygotowali. Właśnie zawsze u Ojca Świętego odczuwało się taki spokój, taką dobroć, życzliwość. Jednocześnie był człowiekiem też wymagającym od siebie i od innych. Wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania Ojca Świętego i staraliśmy się zawsze je jak najlepiej zrealizować. Ale był to człowiek, który wprowadzał właśnie taką atmosferę pokoju. A świętość? W czym ta świętość na co dzień Jana Pawła II się wyrażała? Był on człowiekiem bardzo też prostym, chociaż był wielkim człowiekiem, wiemy, i wielkim teologiem, wielkim filozofem, też można powiedzieć mistykiem, ale w takim codziennym obcowaniu był bardzo takim zwyczajnym, nawet w swoim życiu duchowym. Był człowiekiem bardzo prostym. Oprócz swoich medytacji to modlił się także w sposób bardzo zwyczajny, tak jak każdy chrześcijanin właśnie rozpoczynał swoje modlitwy, odmawiając cały pacierz katechizmowy. Odprawiał drogę krzyżową, godzinę świętą, adorację. Śpiewaliśmy majówki w maju. Droga krzyżowa, prawda, przez cały rok, nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Korzystał z modlitewnika jeszcze z lat seminaryjnych. Różaniec w ręku. Często myślimy, że ten różaniec to tylko dla starszych osób, dla naszej babci czy dziadków. Koronka do miłosierdzia, godzinki. Są te bardzo proste, takie nasze tradycyjne praktyki duchowe, modlitwy, które w życiu Jana Pawła II były, które prowadziły go do takiego zjednoczenia, kontaktu z Bogiem. I bardzo polskie praktyki duchowe, bym powiedział. Różaniec,
koronka. Tak, Jan Paweł II w swoim życiu zachował to, czego właśnie nauczył się już od dzieciństwa, czego uczy nas nasz Kościół, właśnie polskie na przykład kolędy. Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli zawsze był wieczór kolęd. Przez 1,5 godziny śpiewaliśmy kolędy, czy roraty, właśnie wszystkie tradycje związane ze świętami wielkanocnymi czy bożonarodzeniowymi. To w życiu Jana Pawła II było obecne. Spotykamy się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, w uroczystość bardzo ważną w życiu świętego Jana Pawła II. Boże Miłosierdzie, skąd w Janie Pawle II, księże arcybiskupie, takie dążenie, aby uczynić z Bożego Miłosierdzia naczelną ideę w Kościele na ten czas? Wiemy, że po grzechu pierworodnym natura ludzka została skażona. I ciągle to zło brało coraz większy wymiar. Jan Paweł II przeżył te trudne okresy w swoim życiu. Może już nie tak pierwszą wojnę światową, ale skutki pierwszej wojny światowej, a przede wszystkim druga wojna światowa, która przyniosła tyle cierpienia, tyle zniszczenia, tyle zła, tyle można powiedzieć takiego zachowania nieludzkiego. I Jan Paweł II właśnie ciągle powtarzał, że człowiek, że świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia, czyli potrzebuje przebaczenia, potrzebuje takiej łaski, by Pan Bóg wybaczył ludziom, ludzkości tą niewierność Bożym przykazaniom, które właśnie sprowadzają na świat chaos, niepokój, nieszczęście, niezadowolenie. Czy złość. Siostra Faustyna, można powiedzieć, prosta zakonnica z Polski, między innymi za sprawą Jana Pawła II, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Kościoła. O czym to świadczy? Myślę, że nasza duchowość polska, która jest wielkim taką tradycyjną pobożnością, jednak ciągle żyjemy wiarą naszych ojców, praojców. Nasi pradziadkowie byli zawsze wierni, blisko Kościoła i myślę, że w ten sposób nawet te proste kobiety, dziewczyny miały tą otwartość na działanie Bożej łaski i właśnie ta prosta zakonnica Faustyna otrzymała ten wielki dar usłyszenia głosu Bożego i przekazania tego wielkiego orędzia, o którym wiedzieliśmy już podczas objawienia poprzez Pismo Święte, ale tutaj Pan Bóg jeszcze bardziej chciał nam poprzez siostrę Faustynę przekazać, czym to jest Boże Miłosierdzie i jak powinniśmy się do Niego uciekać i o to miłosierdzie prosić. Widzimy, że właśnie to słowo, to orędzie dociera, jest tak bardzo przyjmowane na całym świecie. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego mogę spotkać także jeżdżąc po całym świecie, w każdym zakątku tego świata. Także obraz świętej Faustyny, a także teraz naszego świętego Jana Pawła II, który właśnie rozpowszechnił ten kult Bożego Miłosierdzia w całym Kościele powszechnym. I to znaczy, że współczesny świat jak nigdy potrzebuje Bożego Miłosierdzia? Widzimy, że tutaj w Polsce cieszymy się, że nasze kościoły są pełne. No, nieraz, kiedy przejeżdżam przez Polskę, to widzimy, że wielu wiernych stoi też na zewnątrz kościołów, ale wiemy, że jednak do kościoła chodzi tylko niewielki procent, 20-25%. Możemy się zapytać, gdzie są pozostali nasi rodacy. I tutaj nie możemy się cieszyć jednak, że jest wszystko dobrze w naszym Kościele, w naszym kraju. I Polska potrzebuje również nawrócenia, potrzebuje odnowy takiej duchowej, bo widzimy, że także w dzisiejszej sytuacji, czy politycznej, czy kulturalnej, nie najlepiej ma się sprawa także i w naszym kraju, w naszej ojczyźnie. Księże arcybiskupie, w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy oskarżenia pod adresem świętego Jana Pawła II, zaniechania związane z nadużyciami seksualnymi w Kościele. Czy ksiądz arcybiskup mógłby się odnieść do tych oskarżeń?
Ojciec Święty Jan Paweł II, jako Piotr naszych czasów, był kustoszem, można powiedzieć, prawa Bożego. Wiedzieliśmy, jak bardzo zależało mu na dobru każdego człowieka, jak bardzo pragnął, aby wszyscy ludzie byli blisko Pana Boga, by w ich sercu była radość, pokój, i nigdy nie pozwoliłby na to, żeby ukrywać jakieś przestępstwa, przede wszystkim moralne, wśród duchowieństwa. I za jego pontyfikatu także, jeśli były takie przypadki, były one poddawane tutaj procedurom kościelnym. Może nie były tak bardzo nagłaśniane jak obecnie, ale zawsze już od samego początku człowiek jest grzeszny. Te grzechy były w całej historii i myślę, że będą, ponieważ ludzka natura jest słaba, ale Jan Paweł II, jeśli tylko były zgłoszone do niego takie problemy, rozwiązywał je zgodnie z prawem kanonicznym. Te oskarżenia jednak się pojawiają, to chciałbym księdza arcybiskupa dopytać, po co one są? Dlaczego one się pojawiają w tej chwili? Jak ksiądz arcybiskup myśli? My wiemy, że jest w tej chwili wielka laicyzacja. Wiele rzeczy chce się wprowadzić tutaj. I aborcje, i związki jednopłciowe. Czy po prostu tutaj chcą jak gdyby odebrać tę siłę moralną Kościoła, żeby Kościół nie mówił o tych sprawach, ponieważ będą zaraz właśnie dochodziły te głosy, a przecież u was takie rzeczy się zdarzały, czy takie rzeczy się także zdarzają. Choć tych nadużyć seksualnych w Kościele statystycznie jest stosunkowo niewiele, jednak do Kościoła przyległa taka łatka, że to jest zepsute środowisko, przynajmniej w przestrzeni publicznej, medialnej. Jak postrzega tą sytuację ksiądz arcybiskup? Ja myślę, że nie musimy aż tak bardzo tego tragizować. Oczywiście to jest naświetlane przez nas media, ale kiedy spotykamy się z ludźmi, z naszymi wiernymi, to nigdy nie odczuwamy jakiejś niechęci czy dystansu, bo myślę, że większość naszych wiernych zna dobrze swoich kapłanów i z wielkim szacunkiem odnosi się do nich, ponieważ widzą i wiedzieli, ile dobra zawdzięczają swoim kapłanom czy siostrom zakonnym. Są to może niektóre tylko przypadki, kiedy faktycznie ktoś został skrzywdzony przez kapłana, ale w większości ludzie są wdzięczni, mają zaufanie i cieszą się kapłani zaufaniem swoich wiernych. Ksiądz arcybiskup jeździ po całym świecie, kojarzony jest z osobą Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Jak tak ksiądz arcybiskup jeździ po świecie, odwiedza kościoły, odwiedza parafie, to co ludzie mówią o Janie Pawle II? Jak go odbierają dzisiaj? Jan Paweł II jest ciągle żywy w sercach i w pamięci wiernych, nie tylko naszych rodaków, Polaków na całym świecie, ale także innych narodowości. Jednak jego podróże apostolskie pozostawiły po sobie jakiś znak, jakieś znamie. Jan Paweł II miał ten szczególny charyzmat i on docierał do wszystkich ludzi, nie tylko nawet wierzących, ale także i niekatolików. I do dziś cieszy się, mimo tych może jakichś negatywnych wypowiedzi pod adresem Jana Pawła II, myślę, że dobro zwycięży, że tutaj nikt nie zdoła przyciemnić albo rzucić jakiś cień na osobę świętego Jana Pawła II. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, był gościem EWTN Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.